Nastała noc, mój koń uciekł, a w obozie jeszcze wszystko jest żywe. Nikt najwyraźniej nie śpi, chociaż może w bunkrze ktoś by spał, gdybyśmy weszli do środka, ale my... Jednak mój koń nie uciekł. Wyruszamy w podróż z nową zbroją. Właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, zanim wyruszymy na płaskowyż, ona coś wspominała o jej wiosce, że została przez piratów zaatakowana. Jakieś 2 odcinki temu to było. I wydaje mi się, że ta wioska znajduje się gdzieś tutaj. Dlatego oznaczę sobie tutaj, że jest skarb, bo pewnie piraci są. Myślę, że będę wiedział, o co chodzi mniej więcej. Albo zrobię coś takiego. Dobra, i są jeszcze 2 szrajny, które zrobiłem poza nagraniem i które chciałem wam pokazać, co dokładnie tam trzeba było zrobić. Te z mojego zepsutego nagrania, o którym wspomniałem w poprzednim odcinku. Pierwszym jest Susujaj Szrajn, znajdujący się na Hyrule Field, tutaj. Widać stąd wieżę, no a przy ruinach, gdzie tutaj w okolicy też zazwyczaj jest mała grupka bokoblinów. I to był bardzo fajny szrajn, ponieważ pokazuje i wyjaśnia zupełnie nową funkcję, nowy device, koła, które o dziwo nie są niczym napędzane, ani naszą energią, ani żadną inną energią. Chyba napędza je energia szrajnu, czy coś takiego. Może device'y w szrajnach po prostu nie potrzebują tego. I to było rozwiązanie pierwszej zagadki, przejechać tutaj po prostu, wykorzystując koła i napęd. I to samo można zrobić tutaj, przyczepiając koło do młynka. I napędzenie go. Podczas gdy to się kręci, drzwi stoją otworem. No, dość proste, prawda? A tutaj pod koniec trzeba postawić koło na szynach. I jedno w sumie powinno już nawet wystarczyć, jak napędzimy. Jedziemy! Napędzony wagonik. Bardzo fajne zagadki. I bardzo fajna nowa funkcja, nowy device, który rzeczywiście umożliwia nam kompletne budowanie nowych wehikułów w grze. Mam już tyle pomysłów, co będziemy mogli zrobić. Następny szrajn znajdował się tutaj. Następnym szrajnem jest Majachin Shrine na Hyrule Field. I ten szrajn jest odrobinę ciekawszy, ponieważ tłumaczy nam... W sumie można pomyśleć, że to obracające się coś, ale tak naprawdę chodzi o to, co obraca. To też nie zrozumiałem od razu, gdy robiłem ten szrajn. Ponieważ, spójrzcie, możemy to wyciągnąć. I jest to taki gwóźdź, który można w każdą... dosłownie powierzchnię wbić. I to się trzyma wtedy. Zazwyczaj jest to bez przyczepionego czegoś na górze. I tutaj mamy możliwość... Wezmę jakąś inną broń. Obracania tego po środku. Chodzi o to, żeby odbić spadającą kulę, by uderzyła w tą tarczę. Czyli tak jakby pobawić się w baseball. I w tym celu przyczepiamy tutaj gwóźdź, wbijamy go w to coś, bierzemy jedną taką belkę. Jeśli chcemy, możemy ją nawet przedłużyć. I czepiamy ją gwoździa. I odbijamy! No, widzicie, jakie to proste? I tym załatwiony dungeon. Można to zrobić też po drugiej stronie, ponieważ tam się pojawia teraz tarcza. I w ten złożu otwiera się sobie drogę do tamtej skrzynki. Tutaj trzeba troszeczkę inaczej ustawić belkę do odbijania. Jak widzicie na nagraniu.
I to, co znajdowało się w skrzynce. No dobrze, to mamy to za sobą, pogoda jest piękna, a ja nadal nie mam pojęcia, jak dostać się do tej skrzynki. Bo niby mógłbym wziąć bombę. Nie mogę tego teraz zrobić, bo nie mam bomb. Ale już sprawdzałem na innym odcinku. Kompletnie nic to nie daje. Też dostanie się tam na górę i stanie obok tej skrzynki nie aktywuje, bo mogę sobie wbić właśnie tutaj takiego gwoździa w ścianę. Co jeżeli wbiję w skrzynkę? To nie działa, nie mogę wbić w skrzynkę, ale mogę wbić tutaj gwoździa, platformę wziąć, przyczepić ją sobie tutaj. Uuu, działa! Czyli co, wcześniej mi się to bugowało czy coś? Large zone I charge. Dostaję duży boost energii! Ej! Wcześniej jak próbowałem na tym zepsutym odcinku, to nie działało. Czyżbym kompletnie źle stał wtedy czy coś? Możliwe, że to jakoś jest problemem, ale hej! Wszystko dobrze! Może po prostu czasem rzeczywiście pomaga włączenie i wyłączenie gry jeszcze raz i konsoli. Ach, takie ruiny pamiętam, kurczę, ze całego Hyrule, ze takimi schodkami w górkę. Szkoda, że jeszcze tutaj nic nie odbudowali. Miałem nadzieję, że będzie więcej odbudowanego i raczej tego Hyrule już nigdy w odbudowie kompletnej nie ujrzymy. Jak już to nowy Hyrule, bo wątpię, by w Zeldzie po tej jeszcze raz dali tego samego Linka i tą samą Zeldę, pewnie dostaniemy znowu innych. Bo żaden Link nie powtarzał się aż 3 razy. No, oprócz tego, który był w Oracle of Ages i Oracle of Seasons i później w Link's Awakening. Jeżeli chce się liczyć Oracle of Ages jako jedną grę i Seasons jako jedną grę, ale tak naprawdę to jest jedna całość, a nie gry osobne, które wyszły w innych czasach. Ach, taka spokojna atmosfera, mimo że tutaj nadal jest obóz wroga. Ja tylko im zabrałem wieżę. Nie no, ale czuć przynajmniej to, co chciałem, że cywilizacja jest bardziej na miejscu, że coś robią, że są bardziej w nacisku, na czasie. Przykładają się do tego, co się dzieje z ich krajem, nie? A nie tak, że się chowali po rogach Hyrule i no, żyli swoim życiem. To są teraz bardziej zaangażowani w całe to Hyrule i to mi się podoba. Czy mogę do czegoś połączyć mój kij? Znajduje się coś ciekawego tutaj. Nie widzę. O, tutaj coś jest, co to jest? Kamień! No to mi się podoba. Chodź tutaj. Dobra. Odbić go. I teraz go wykończyć. Zaraz mi się broń rozwali. Jeszcze nie, o dziwo. Jestem sam zdziwiony, dlaczego jeszcze nie. Ale chcę jego miecz. Ten chłop dostanie strzałę w ten swój krzywy nos. Chodź tu. Może przydałoby mi się też lepszy łuk wyposażyć, bo kilka zdobyłem ostatnio. Podoba mi się, jak oni w powietrze od uderzenia wyskakują, jakby kompletnie nie mieli żadnej wagi. Nawet mobliny, nie? I co mamy? Traveler's Claymore. Jest słabszy, czy nie jest na równi tego, co teraz mam, prawda? Tak, pokazali, że jest na równi, ale na równi z ulepszeniem, a on nie jest ulepszony. Nieźle. Czy ja tym, że przymocowałem mój kij do kamienia, dodałem mu troszeczkę wytrzymałości? Bo teraz nie miałem w ogóle powiadomienia, że no jeszcze jedno uderzenie albo jeszcze kilka uderzeń i się zepsuje. Pewnie sam kij jest już bardzo zepsuty. Ej! Pewnie sam kij? Co to za zbroja?
Sam kij jest już bardzo zepsuty, ale kamień nie. Orzesz ty! Żółty pasek, czyli armor? Jak ja to rozwalę? I don't know. Nawet coś takiego go nie wyrzuca w powietrze. Ja nic mu nie mogę zrobić. Potrzebuję lepszej broni, czy co? Och no. Patrzcie, ja tego drugiego rozwalam. A tego? Kompletnie nic. A może? Bombą dałbym radę go rozwalić pewnie, Albo czymś takim? Nie, technologia Zonai też nic nie daje. Nawet naładowana! Co ja zrobię z takim przeciwnikiem? Grzybem go rozwalę? No tym przynajmniej odleciał. I słychać było takie bong, czyli serio grzyb bardzo wyrzuca przeciwnika. A właśnie, to też przekonaliśmy się w tym zepsutym odcinku, teraz jeszcze potwierdziłem to. Był taki pomysł, że grzyb bardzo wyrzuca przeciwnika, czyli jak chcemy się go pozbyć, to z tego korzystamy. O nie! Ale ładnie leżysz, ładne miejsce śmierci, Link, to fajnie wyglądało. A dobra, jego kolegów nie ma. To bardzo dobrze. Wiesz co? Wrzucę go do wody. O nie, Claymore? Ma Claymora, to niedobrze. Ściął mi krzaczki, to mi się bardzo nie podoba. Poleciał do wody i... chyba się uto... tak. Coś tak właśnie myślałem, że się utopi, bo jest taki ciężki, że raczej nie umie pływać. Chociaż chyba normalny bokoblin by potrafił pływać, ale ten ciężar po prostu sprawił, że zaczął się topić. I co tutaj takiego ciekawego po nim dostajemy? Bokoblin Guts i Blue Bokoblin Horn. Okej, czy utopię się? Chyba tak. No to jesteśmy teraz na mniej więcej tej samej sytuacji co on, tylko że ja przynajmniej jestem przywrócony na brzeg z rzeczami, które mu zabrałem, czyli tu się nie ma co martwić. Bardzo mi się podoba to, że ten grzyb tyle daje. Rzeczywiście, warto go mieć zawsze przy sobie. Ej, co to miało być? Skrzynka! Coś, o czym się przekonaliśmy też w nagraniu. On teraz pokaże. Jak się podpali item jadalny, który jest przyczepiony do kija. To on jest smażony. Jak się podsmaży i się wtedy zmienia w inny item, niż ten, który jest przyczepiony do patyka, to on odpada, bo już to nie jest zwykły grzyb, tylko usmażony grzyb. I już nie jest częścią tego kija, do którego masz go przymocowanego. I tu jestem ciekaw, czy to jest funkcja gry, którą obmyśleli, bo w sumie ma sens. Patrząc na to, że możesz sobie wbić na patyka jedzenie i je w ten sposób chcieć podsmażyć, trzymając je blisko ognia. Ale może też być, że to po prostu przypadek. Że to, że item jest zmieniany, dlatego spada. A normalnie tak nie powinno być. Bo normalnie, według gry... wezmę lepszy łuk. Wszystkie itemy, które są przyczepione do broni, są niszczone. Gdy chcesz je... odczepić od broni. Czyli nie możesz po prostu brać ze sobą? Nie możesz ich jeszcze raz wykorzystać, kiedy... Co? No to była żałosna śmierć. Czemu tu na górze już nie ma gościa? No w każdym razie, nie możesz ich...
W sumie mogę spróbować też tutaj w ogień. Mustrzelić. I wtedy jeszcze wybuchnąć. Przecież to jest piękne. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ej! Daj mi może unikać. Twój patyk się pali. A ten co? Posiłki? Woła. Grubas. Lepiej się uleczę. Bo zaraz może to się bardzo źle dla mnie skończyć. Że zadzieram tutaj z takimi grubasami. Wezmę sobie ciebie, tutaj troszeczkę. A może orzeszki zachowam na później. Nie, w sumie teraz mogę idealnie dwa orzeszki zjeść. No, tego gościa podpalić i uciekać, i uciekać, i uciekać, i uciekać. Ten gość jest szybki, on się w ogóle nie męczy, co? Ale jemu mogę... Nie, nie mogę. Mogę w twarz strzelić. Nie wiem czemu nie zawsze... Działa. O, o. Pieczone jabłuszka. Ty kamykiem... Jak oni daleko kamykiem mogą rzucać? To szalone. Kolejny załatwiony. Pam, pam, pam. A, ci, których zabijam, oni chyba nie wracają po prostu już. Jak to było przed chwilą też w tym mniejszym obozowisku. Ale mi się naprawdę bomby bardzo spodobały. Czemu ty nie chcesz podpalić trawy? Gdzie on się znajduje? Właśnie. Gdzie tutaj niby problem? Patrzcie, jak ładnie się pali, gościu. Jeszcze nie po nim. I patrzcie, jak go atakuje tym znacznie lepszym łukiem już, który zadaje... O, 3 razy tyle obrażeń, ile wszystkie moje inne łuki? O, i na nim jeszcze rozwalić ten... patyk z kamieniem. Tam pod swoją broń idzie, on nie, on broni nie miał. No to jeszcze raz, faja. Powiedziałem, jeszcze raz, faja. Czuję się, jakbym z bossem jakimś walczył, nie? Czym ja bym chciał następnie? Czy to coś da? Nie, podmuch. Jeszcze dla niego za słaby, chociaż to w ogóle żadnego podmuchu nie było, miałem wrażenie. No! Oj, tu będzie... czy to jest Royal Claymore? Yes, Royal Claymore. Wyśmienita broń. Boss Bokoblin Guts. I co to mamy? Black Boss Bokoblin Horn. To wygląda jak topór. Jak górna, ostra część topora. Niezłe. Będę mógł sobie przyczepić właśnie do jakiegoś fajnego patyka i będę miał topór. O, i nawet dla mnie upiekli mięsko. Seared steak. Niby troszeczkę mi się pozdychało, ale... jak na początek gry całkiem dobrze sobie radzę. Lizal Boomerang. Czego się pozbyć? Wiecie co? To mi aż tak wiele nie daje, dlatego pozbędę się tego. Tak. Drop. I jesteś mój. Bo w sumie to może mi się jeszcze od czegoś przydać. Tabliczka do demonstracji będzie. Albo podmuch mi rzeczywiście coś da. A najlepsze jest to, że zagalopowaliśmy się i tak w okolice, przez które chciałem podróżować. Mieliśmy potyczki, mieliśmy... No troszeczkę zboczyliśmy z drogi. Ale jesteśmy tu, gdzie chciałem. Przecież to taki duszek lasu, czy jak oni tam byli. O, uwielbiam, nie mogę robić zdjęć niestety. Gdzie uciekasz? Zniknął. Ale tu jest jakaś jaskinia. Nie mam bomb. I nie ma tutaj też kwiatów bombowych niestety. Foothill Cave.
Tego wydaje mi się, że nie było w oryginale. Ale skąd ja wezmę teraz bomby? Zastanawiam się, czy mój koń nadal na mnie czeka? Chyba nie, chyba będę musiał złapać sobie nowego. On raczej po moich szybkich podróżach do innych miejsc, do szrajnów, po prostu pomyślał, że jest znowu wolny. Że nie musi, tak? Że już nie ma obowiązków. Jak dostać się teraz wygodnie na płaskowyż z moją ograniczoną ilością wytrzymałości? Gdzie ja mógłbym tutaj stanąć? W sumie przez Koloseum mógłbym spróbować, albo przez góry tamtejsze. No zobaczmy. Ale kurczę, to wszystko fajnie wygląda. Albo konika sobie jeszcze wezmę. Ale tak tylko na krótką jazdę, tym razem może, tym razem czarnego. Tym razem czarnego konia wezmę. Hej kolego, pójdziesz na przyjaczkę ze mną? O nie. O nie, on był za potężny. I wciskałem R zamiast L, z głupoty. To może ten gość będzie troszeczkę milszy? No, ten jest tak samo łatwy jak wszystkie poprzednie, które chcieliśmy dosiodłać. Jeden był tutaj szczególnie trudny do oswojenia, niestety. Fajny osiołek, ty! Co to za osioł? Pokaż mi go! Pokaż mi tego osła! Jak on fajnie wygląda! Jo! Spójrzcie tylko na to! Zastanawiam się, czy jest tutaj. Co, osioł? Spójrzcie tylko. O, jaki fajny osioł! Mo. I ten kolor jeszcze. Co tam? Potrzebujesz czegoś? Może zauważyłeś gdzieś tutaj... Potrzebujesz czegoś? Może zauważyłeś moją uniformę drużyny badawczej Zonaj? Całkiem dobrze znamy tą okolicę. Jako, że zostaliśmy przedzieleni do badania tutaj. Skoro pytasz, czy... może próbowałeś właśnie zapytać, to dam ci trochę wspaniałych wieści. Trzymaj oczy otwarte na wyrwy tutaj w okolicy, żebyś nie wpadł do nich. Patrz pod nogi. Są to duże dziury, które są porozrzucane po całym Hyrule. Wiele o nich nie wiemy, poza tym, że są złymi wieśćmi. Podejrzewamy, że gdzieś tutaj jest jedna duża wyrwa na górze tej ogromnej ściany. Ale jak ci naukowcy, którzy nam o tym powiedzieli, dostali się na górę? Jeśli nie ma innego wyjścia? No podejrzewam, że tamto ta jaskinia jest innym wyjściem. Ale ciekawe, że wy też próbujecie się... tym zająć. Dostaniemy na górę. Ale tam na górze będzie wyrwa, czyli może zobaczymy naszą pierwszą wyrwę, która... nie jest zamkiem Hyrule, bo widzieliśmy tą jedną pustkę po zamku Hyrule ogromną, ale jak wyglądają takie mniejsze wyrwy, które powstały po wzniesieniu kawałków lądu w górę, żeby były te niebiańskie wyspy, bo te wszystkie rzeczy, one były na lądzie najwyraźniej wcześniej. Dobra, może nie wszystkie, bo nie wszystkie są bezpośrednio pod dziurką, ale wiele z nich po prostu zostało wyrwanych z naszej ziemi. Patrzcie tutaj, moglibyśmy próbować się wdrapać na górę Koloseum, nie ryzykując spotkaniu ze smokiem. I wtedy paralotnią jakoś tam podlecieć, ale tutaj jest chyba najlepsze miejsce, żeby się wspiąć, ta. Czy ja pierwszym razem, gdy schodziłem stąd, nie spadłem tutaj przypadkiem gdzieś właśnie? No i co teraz? A to co? No i po tobie. Okej. To wy ze sobą walczyliście, jeśli dobrze rozumiem. Ja się uleczę. Troszeczkę żarcia udało mi się wziąć.
od przeciwników w poprzedniej walce. Nienawidzę takich momentów jak ten, gdy próbuję zrobić unik, ale za późno już jest. Chociaż przyznam, że tutaj chciałem zrobić byle jaki unik, a nie jakiś celowny, bo nie spodziewałem się, że mnie dosięgnie tutaj. Muszę troszeczkę bardziej uważać. Ej! Ej! Ała! Ej! Co to? Mam jeszcze raz? No dobra. Przygotowania zostały zrobione. Nie ma takiego bicia? No, nawet nie udało mi się go nabić, ale przynajmniej był w oddali. Nasz pierwszy czarny bokoblin, ludzie! Sturdy Long Stick dostaliśmy od niego. Nie chcę jego Sturdy Long Sticka. Nie potrzebuję. Wszystko, czego potrzebowałem, dostałem i jest to sukces. Patrzcie, jak mnie Firefruit od środka rozgrzewa. Tak, jakbym tego potrzebował, ale tu był jeszcze jeden. To zrobi troszeczkę sprytniej. I po nim. I twój patyczek jednak chętnie bym wziął. Właśnie dlatego rozwaliłem tamten drugi, wiesz? A co do Lizal Boomerang, w sumie fajna funkcja. Dla tych, którzy jeszcze nie znają. To naprawdę jest boomerang. Jak rzucasz tym, to wraca do ciebie. A nie, tu jest jeszcze jeden taki. Zepsułem mój silny łuk. To nie najlepsza forma, w której mógłbym być. Ale podpalę go jeszcze. Ale ładnie koszę trawę. I czy to jeszcze wróci? Tak, uderzając jego. Bardzo ładnie chciałem to właśnie spowodować, że wracając też jeszcze go trafi. Trochę głupio z mojej strony, że dałem mu dodatkowe obrażenia. Tym, że go podpaliłem. Kolego! A co jest twoim biznesem? Muszę uważać, teraz jest więcej tych gości, którzy mnie atakują. A gdzie się podział tamten? Gdzie on je... Wraca do swo... Ty! Tu jestem! Co ja zrobię z tymi innymi duperalami? Okej, mam ich na strzała. Przynajmniej przy tym łuku. Dobrze wiedzieć. Arokuda Wing. Oni ogólnie mają fajne designy też. To są całkiem fajnie wyglądające przeciwniki. Inny rodzaj nietoperza. Ej! A, ty jesteś słabeusz, no. Czemu nie powiedziałeś wcześniej? Powinienem uważać przy tym, co mówię, bo on ma te rogi. Widzieliście, jak on mnie by tym zabił pewnie, tymi rogami. Jako, że jest czarnym bokoblinem, pewnie tyle obrażeń zadaje, że szok. Ale to dobrze się teraz potoczyło dla mnie. Dużo też strzał mogę jeszcze zabrać ze sobą z powrotem. Lis, lis, lis! Lis, lis, lis! Ale dobra, to jak ja... Tutaj! Dostanę się na górę. Cześć, lisio! Tam jest jeszcze jeden niebieski bokoblin. To jego bym może zaciupał we śnie. Tu jest shrine. No kurde, no.
Musiał się obudzić. To zrobimy to tak? Przepraszam bardzo. Jeszcze raz. A już nie mam łuku. Moje dwa silne łuki zepsułem. To byłoby fajnie. Na górze na płaskowyżu znaleźć jakieś dwa fajne. Okej. To jak to chcemy zrobić? Chciałem wyposażyć sobie silny miecz. To była duża fala uderzeniowa. I mniej więcej zrobiła to, co planowałem. Nie potrzebowałem nawet aż tak silnej broni. On ma tylko wooden stick jako broń. Szkoda tylko, że nie mogłem go załatwić bez tego. Że walczyliśmy. Ale dobra. Płaskowyżu nadchodzę. Dość tych potyczek z byle kim. Och, ale to będzie fajnie. Lecisz. I tu możesz stanąć. Nie możesz, okej. Okay, ale tu możesz stanąć. I tutaj troszeczkę wyżej też powinieneś. Tu. Tutaj troszeczkę odpocząć. Wiem, że mam eliksir staminy, który pozwoliłby mi wszędzie się tutaj wspiąć, bo pozwala mi regenerować moją staminę w połowie drogi na przykład. Albo jestem w wodzie i pływam, albo się gdzieś wspinam, piję i mam znowu całą energię. Czy tam, zależnie od tego, ile ten item dodaje, ten, co mam akurat całe kółko regeneruje. Ale wolę nie ryzykować. Tutaj na górze mogę jeszcze stanąć, co nie? Na czarną godzinę wolę zachować taki eliksir, tak jakby, nie? Może zaraz jednak będę potrzebował, jeżeli nie mogę tutaj stanąć. To było teraz strasznie głupie. Nie zrobiłem wyskoku, nie wiem czemu. Dobra, może w innym miejscu gdzieś będzie jeszcze lepiej się wspiąć. Bo tam jakoś problemy są. Spójrzcie, tutaj już pustynia jest. Tu będziemy zmierzali następnie po płaskowyżu. Jestem troszeczkę za daleko, chociaż tam widać, że jest trochę miejsc, gdzie można by na pewno stanąć. I tam widzę też te lewitujące platformy. Chociaż to może być też coś innego, źle to interpretuję, ale to można by wykorzystać. Tam, gdzie stałem przed chwilą, niby jest takie podwyższenie, że wyżej zaczynasz się wspinać i masz mniej do wspinania się ogólnie, jak tam zaczynasz. Ale gdzieś tutaj musi być jeszcze lepsza możliwość zrobienia tego. O, tu na przykład. Czy to nie są jeszcze lepsze miejsca do zrobienia postoju? Takie bardziej wyraźne. Nakształtowane, proste miejsca. Tutaj na przykład można by się ześlizgnąć zapewne, ale jak dobrze się ustawisz? No właśnie, tutaj możesz się wspinać bez problemu. Tak samo tutaj na górze, na tych kamieniach. Na samym szczycie tych kamieni na pewno możesz bardzo dobrze stać. Tutaj na tym, którego się teraz trzymam, który wygląda jakby był tak przymocowany do tego innego kamienia, za pomocą naszej umiejętności, taka skała do tej dużej skały. O! No. Dlaczego się przed chwilą ześlizgnąłeś, Link? Przecież to nie jest miejsce, gdzie aż tak ślisko jest. Chyba, że coś nagle zmienili w fizyce wspinania się i nie jest już tak fajnie jak w Breath of the Wild, ale nie rozumiem, dlaczego tutaj, na górze, dlaczego tutaj się, Link, ześlizgnąłeś przed chwilą. No właśnie, tak powinno to wyglądać. I teraz na sam szczyt powinno nam starczyć wytrzymałości. Nawet myślę, że mógłbym zrobić taki mały podskok albo dwa, które więcej staminy marnują. Czy chcę ryzykować? Tak, chcę, bo zaczyna padać.
Możesz ty, cholero jasna. Nienawidzę cię, Guro! I oczywiście, że przestało padać chwilę później. Był to tylko króciutki deszczyk, oczywiście. Tylko, żeby Linka zmyć i już wszystko można znowu robić bez deszczu, nie? Już można się go pozbyć. Dlaczego mnie nienawidzisz, Gro? Co ja ci zrobiłem? Jeżeli teraz znowu zacznie padać, to ja się kompletnie zbuntuję. Bo to by wtedy znaczyło, że na górze jest taka pogoda, ale nie. Jest spokojnie teraz. Jest dobrze. Dajesz radę. Szczyt, szczyt, szczyt. Szczyt! Jesteśmy na wielkim płaskowyżu. O Boże. I tutaj nieopodal tego miejsca, gdzie pierwszy raz spadłem. Ten las. O Boże, już czuję tą nostalgię. Pamiętam, kiedyś były tutaj spadki FPS-ów. Jak to jest dzisiaj? Czy starzy przyjaciele i przeciwnicy tutaj będą? Czy jacy nowi będą? O tyle... Tyle ciekawych rzeczy tutaj może nas czekać jeszcze. Wow. Sam ten las już jest taki piękny. Płaskowyż to jest jedna z moich ulubionych lokacji w Breath of the Wild. Na pewno w topiące by się znalazła. Co wy tu wybudowaliście? Za fortecę? Ha. Tym trzeba będzie się zająć. Ale to dopiero w następnym odcinku. Czy to po prostu zwykła gałązka była? Nie, to był robaczek albo jaszczurka do zebrania. I Armorant! O, ciebie dawno nie widziałem. Ale jasne, tutaj jest was dużo. Tutaj się praktycznie nic nie zmieniło, co nie? Oprócz przeciwników. Chociaż pewnie też są jakieś szrajny. I gdzieś tutaj spadająca gwiazda przecież wylądowała. I to była ta na niebiesko zaznaczona. Na mapie. Świątynia czasu, ludzie. To ona. Jest tam coś niebezpiecznego w okolicy? Nie widzę jakichś przeciwników. To w następnym odcinku tam wyruszymy. O, i dzik, dzik, dzik. Dzik, dzik. Bo Stasiu, i co tam u ciebie? Się długo nie widzieliśmy. Ludzie, trzeba zakończyć odcinek. Jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów. Rozejrzyjcie się po kanale, wtedy będziecie mieli zawsze coś do roboty. Na pewno są tu jeszcze jakieś szrajny, jakaś wieża też się znajdzie. Chociaż nie, tu wieży nie powinno być, nie. Nie, tu wieży nie ma. Wieża była na dole. Ale są wyrwy, to pewnie te zaznaczone na czerwono. Ciekawe, czy z nimi też coś będzie. Ale no... Zobaczymy się, gdy przestanie padać i noc się stanie całkiem miła. W następnym odcinku, ludzie. Na razie. Cześć.